kiedy zastanawiam się, co jest najważniejsze przy planowaniu ślubu, to dochodzę do wniosku, że dla każdej kobiety najważniejszą rzeczą jest suknia ślubna. Suknie mogą być różne, od skromnych, jak ta, której ozdobą właściwie są tylko ramionczka, które będą widoczne przez całą uroczystość ślubną, przez osoby biorące udział w ślubie, przez bardzo delikatny naszyjnik i tren, małą ozdobę głowy, przez suknie bogate jak ta, z wielkimi kwiatami, z bardzo bogatym dołem, przez suknię księżniczki, błyszczącą się, widoczną, może nieprzesadzoną w ozdobach, do sukien takich jak ta, która wydaje mi się i klasyczna, i bogata, ale też i bardzo wyrafinowana. Regułą jest to, że to pierwsza kobieta wybiera dla siebie suknię, a potem mężczyzna powinien dostosować się do wybranej sukni. Zależnie od tego, czy jest ona skromna, czy jest klasyczna, czy jest bogata, panowie mają szansę do dużej gamy garniturów, żakietów, począwszy od tych najbardziej klasycznych, to jest typowo brytyjski sposób ubierania, sztuczkowe spodnie. To jest żakiet, tak zwany żakiet jaskółka marengo z jasną kamizelką, z białą koszulą, srebrnym fontasiem. Taka klasyka w najwyższym gatunku. Bardziej modowi panowie w tej chwili wiem, że wybierają nawet tego typu żakiety, bo to nie jest surdut. Panowie mogą wybrać garnitury z jasną, perłową kamizelką i w tej samej tonacji dobrane fulary, krawaty, poprzez bardziej zdobne fulary z perłą. Wszystko zależy od wyobraźni, oczywiście od zasobności portfela. Także świadkowie, także drużba i druhna powinni mieć odpowiednio dobrane stroje do pary młodej. Teraz coraz częściej druhny wybierają suknie krótkie i myślę, że pewnie chyba tak zawsze było. Pamiętajcie, że to jest dzień panny młodej, to ona musi być najpiękniejsza. Nikt nie ma prawa przyćmić jej ani swoim strojem, ani makijażem. Także od panny młodej wszystko się zaczyna i na niej powinno się kończyć. W przypadku ślubu, który odbywa się w kościele, zwłaszcza druhny, a także inne osoby biorące udział w tego typu ceremonii, powinny mieć, moim zdaniem, osłonięte ramiona i plecy. Wtedy, kiedy odbywa się już zabawa, można szal, żakiet, bolerko zdjąć. Natomiast przed samym ołtarzem uważam, że zwłaszcza mocno wycięte plecy powinny być osłonięte. Jeszcze jedna uwaga do wszystkich dziewczyn. Jeśli przychodzicie kupować suknię ślubną, zabierajcie ze sobą najlepszego doradcę. Mam wrażenie, że nim zawsze zostanie wasza mama.